PKP Polskie Linie Kolejowe SA planują wybudowanie na terenie województwa łódzkiego trzech nowych linii kolejowych. Oprócz tunelu średnicowego ma powstać połączenie Wielunia z magistralą węglową. Jak to zatem będzie wyglądać? O jaki odcinek chodzi? Szczegółowo wyjaśnił to, posługując się w tym celu specjalną mapą, Stanisław Kokot, kolejarz związkowiec. Magistrala węglowa Śląsk-Porty przebiega w ten sposób. W tym roku będziemy obchodzili 80. rocznicę powstania tej magistrali. Było to wiążące połączenie Śląska z morzem, gdzie po prostu był eksport węgla kamiennego. Natomiast tu przebiega linia nasza, która biegnie przez Wieluń. Linia numer 181 Kalety Podzamcze. I teraz właśnie są... Tu można popatrzeć, w jaki sposób jest tu bliskie połączenie. Tego kawałka brakuje. Od zarania podziejów w planach to było połączenie i tam tereny przewidziane były już pod tą budowę tej linii, także na dzień dzisiejszy wspaniałe to było rozwiązanie, ponieważ tu moglibyśmy z Wielunia pięknie jechać do Łodzi i z Łodzi jesteśmy w Warszawie. Jest to wspaniałe połączenie, bardzo krótkie, nie to proponowane, które było wcześniej proponowane, połączenie Wrocławia przez Kalisz, prawda, tak zwany Y. Ten Y jest bardziej kosztowniejszy, tu jednak mamy mniejsze koszty po prostu połączenia Wrocławia z Warszawą, a zarazem mielibyśmy również w wyniku tego, mielibyśmy połączenie z Wrocławiem. Jak na razie widać, że po prostu Łódź zauważa Wieluń i to jest wspaniała wiadomość i to, co pan wcześniej wspomniał, można to również sprawdzić na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Łódzkiego, że Urząd Marszałkowski w Łodzi wraz z przedstawicielem zarządu, pełnomocnikiem zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisał 13 priorytetów kolejowych. Jednym z tych priorytetów kolejowych jest właśnie połączenie Wielunia z magistralą kolejową. A chodzi o naprawdę nieduży odcinek, maksymalnie do 30 km. Finansowanie tego połączenia nie jest aż takim po prostu odciążające na pewno nie miasto, to jest raz. Dwa, można to z różnych funduszy unijnych zrobić, to można z funduszy pojściowskich zrobić, jak i innych, także jest to możliwe, tylko naprawdę skupić się nad tym, przygotowanie plan inwestycyjny i do realizacji. Decyzja o włączeniu Wielunia do magistrali kolejowej zapadła w czwartek 17 stycznia w Łódzkim Urzędzie Marszałkowskim, gdzie odbyło się spotkanie poświęcone priorytetowym inwestycjom w infrastrukturę kolejową na terenie województwa. Marszałek Witold Stępień i pełnomocnik zarządu PKP PLK Piotr Malepszak podpisali w tej sprawie porozumienie. Ta budowa Wieluń węglówka jest jedną z czołowych takich postaci, która ma być realizowana i z tego no, naprawdę jestem zadowolony, cieszę się, myślę, że teraz tylko była jakby sprawa polityczna jak zwykle i myślę, że tutaj można by było w jakiś sposób pociągnąć, żeby to było zrealizowane. Tutaj trzeba zaangażować wiele osób w pomoc panu marszałkowi, bo wiadomo, zawsze są za strony i przeciwi, próbują wykorzystać to w różny inny sposób. Tymczasem 10 lutego wchodzi w życie nowy rozkład jazdy PKP. Czy wielunianie podróżujący pociągami mogą spodziewać się zmian? A jeśli tak, to czy będą one znaczące? W tym rozkładzie chcielibyśmy tylko zmiany tutaj dotyczące możliwości dojazdu ludzi do pracy. A mianowicie pociąg przykładowo jadący 5:24 jeździ codziennie, natomiast pociąg 3 z minutami jeździ tylko od poniedziałku do piątku i ta zmiana jest szykowana w rozmowie z panem dyrektorem Departamentu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, panem Andrzejem Dzierbickim. Rozmawiałem i powiedział jednoznacznie, że i dostałem to na piśmie, że ta zmiana będzie szykowana i będzie zrobiona. I jeszcze jedna, pociąg odjeżdżający z Krzepic, tam po prostu on czeka na skomunikowanie aż 40 minut, a tyle nie powinien czekać. Ta będzie skrócona, natomiast pozostałe pociągi, jak z wiadomych mi informacji, pozostają bez zmian.